Nazywam się Przemysław Jeziewicki i witam na kanale Dawki Grozy. Razem z autorem Rafałem Grzegorzem Sawickim prezentujemy mroczne opowiadania, które wcześniej nie były nigdzie opublikowane. Treści, które prezentujemy na kanale Dawki Grozy, są fikcją literacką. Są przeznaczone dla ludzi o mocnych nerwach, a czasem mocnym żołądku. Niektóre odcinki będą straszyć klimatem i aurą tajemniczości, a niektóre będą epatować wulgarną przemocą i gore. Zostaliście ostrzeżeni i słuchacie na własną odpowiedzialność. Telewizor. Miałem wrażenie, że wszystko zmieniło się z dnia na dzień. Dopiero co było zimno, pochmurno i deszczowo, a teraz wyszło słońce i cała okolica rozkwitła. Jeszcze niedawno zwinięte pąki wręcz wybuchły kwiatami, białymi oraz żółtymi. Wiał lekki wietrzyk, w powietrzu unosiły się różne przyjemne zapachy. Nie było widać cmentarza. Zatrzymałem się na chwilę. Mam na imię Kamil. Nazwisko jest i było nieistotne. Byłem grafikiem komputerowym z aspiracjami, a prywatnie człowiekiem z nieciekawą przeszłością. Mieszkałem w nowym osiedlu za miastem. Do pracy dojeżdżałem moim Volvo, ale teraz nie miałem do niego dostępu. Jeśli chodzi o cmentarz, ucieszyłem się, że przestał mnie przygnębiać żarzyzną pomników. Drzewa i krzewy, które oddziały nekropolią od drogi, napęczniały zielenią. Zupełnie inny krajobraz, pomyślałem. Ruszyłem dalej chodnikiem. Ciągnął się z jednej strony jezdni i odgradzała go od niej barierka. Wkrótce chodnik rozszerzał się, ponieważ dołączała do niego ścieżka rowerowa. Zanim dotarłem na przystanek, minęły mnie dwa rowery i żaden samochód. Pod wiatą czekałem sam. Wkrótce przyjechał mój autobus i wsiadłem. Będąc w środku, przypomniałem sobie poranek. Zaczął się dziwnie. Ćwierkanie ptaków było tak głośne, że początkowo wziąłem je za element snu. Potem wyjrzałem przez okno i zobaczyłem takie małe coś z żółtym brzuszkiem. Podobne do wróbelka, ale to nie był wróbelek. Uśmiechnąłem się. W centrum musiałem się przesiąść do innego autobusu. Na nowym przystanku panował tłok, co przypominało mi czasy studenckie. O dziwo, tutaj również dało się czuć wiosnę. Jakiś ubrany w garnitur pracownik korporacji szedł do pracy bez wierzchniej kurtki. Niektórzy, młodzi ludzie, nosili ciekawą kombinację krótkiego rękawa z szalikiem. Jeśli chodzi o kobiety, pojawiły się pierwsze odsłaniające kolana spódniczki. Tylko starzy wciąż ubierali się, jakby była zima. Zorientowałem się, że sam założyłem trochę niepotrzebnych rzeczy. Zdjąłem kurtkę i przewiesiłem ją przez ramię. Odetchnąłem z ulgą. Wkrótce nadjechał Solaris. Zająłem stojące miejsce przy drzwiach i jak większość pasażerów zacząłem wpatrywać się w telefon. Najpierw wiadomości z kraju i ze świata, a potem Google Maps. Śledziłem niebieską kulkę, jak przemieszcza się ulicami. Samochodem byłbym już u celu. Po pierwsze, wybrałbym obwodnicę. Miejsce, do którego zmierzałem, mieściło się bowiem po drugiej stronie miasta. Ale autobus musiał zaliczyć trzy dzielnice i oczywiście zatrzymywał się na każdym przystanku. Niestety, zapomniałem podładować smartfona przed wyjściem z domu. Żeby zachować baterię, przestałem bawić się aplikacjami. Z nudów patrzyłem na twarze słup pasażerów. Zawiesiłem spojrzenie na jednej dziewczynie, na oko 20-paroletniej. Była szczupła. Miała czarne, zawijające się przy końcach włosy i interesującą twarz. Policzki znaczyły jej blizny, chyba po ciężkim trądziku sprzed paru lat. Mimo to uznałem ją za pociągającą. Stary znajomy powiedział mi kiedyś, że podobają mi się brzydkie dziewczyny, ponieważ mam niskie poczucie własnej wartości. Że nigdy nie ośmieliłbym się spojrzeć na prawdziwą piękność. Na pewno się mylił. Po prostu każdy ma inny gust. Zauważyła, że się gapię. Tyle się nauczyłem, żeby nie odwracać wzroku. Uśmiechnąłem się, ale jej mina pozostała neutralna. Teraz zrobiło się niezręcznie. Na szczęście wkrótce wysiadła, a ja pomyślałem, że wyszło na dobre. Potrafiłem przełamać swój introwertyzm i zainteresować kobietę swoją pasją,
ale potem zawsze się okazywało, że moja pasja to za mało, żeby zbudować długotrwały i szczęśliwy związek. Autobus zajechał na pętlę. Na tym etapie byłem ostatnim pasażerem. Wysiadłem i przeciągnąłem się. Dochodziło południe. Na miejsce miałem dotrzeć około 12:30. Królestwo szkła, betonu i braku miejsc do zaparkowania zostawiłem za plecami. Naprzeciwko miałem domki jednorodzinne, serwis opon, drogę prowadzącą w stronę wsi i ogródki działkowe. Cel mojej dzisiejszej eskapady znajdował się właśnie na działkach. To niesamowite, że znowu to zrobiłem. Byłem w dołku finansowym, a mimo wszystko nie mogłem się powstrzymać i to kupiłem. Ot telewizor. Prawie że nowy w technologii Smart TV. Po okazyjnej cenie, ponieważ posiadał wadę. Od sprzedawcy prywatnego z odbiorem osobistym. Naprawdę nie potrzebowałem teraz nowego telewizora. I to pomimo faktu, że stary straciłem. Przecież telefon z internetem wystarczał mi za rozrywkę, a miałem jeszcze laptopa. Teraz, stojąc w tej pięknej okolicy, pożałowałem wydanych pieniędzy. Jak zwykle ze mną bywa, refleksja przyszła zbyt późno. Ale skoro już przelałem zaliczkę i dotarłem prawie na miejsce, trzeba było postawić kropkę nad i. Zawsze marzyłem o tym, żeby mieć własną działkę. Kiedyś znajomy zapraszał mnie do siebie nad jezioro na imprezy. Miał tam z żoną drewniany domek, ładnie przystrzyżoną trawkę i skalniak z fontanną. Robił grilla, opalał się, czytał książki i sączył piwo. Jego żona to samo, ale w innych proporcjach. Pamiętam ją czerwoną jak krewetka. Ich odskocznia od miasta leżała niedaleko jeziora i była bardzo zadbana. Ogródki działkowe, przed którymi właśnie stałem, w ogóle nie przypominały tamtego urokliwego miejsca. Na pierwszy rzut oka sprawiały wrażenie zapuszczonych. Miałem przed sobą bramę, w której dawno odpadła farba, a za kratami widziałem nieujarzmioną zieleń. O ile na moim osiedlu wiosna wyglądała przepięknie, tutaj aż roiło się od insektów. Jeszcze ich nie napotkałem, ale skądś wiedziałem, że tam są. Brama, tak jak zapowiedział sprzedający, stała otworem. Przekroczyłem ją. Na terenie ogródków mieściło się wiele działek. Przez środek biegła wąska dróżka, a kawałki ziemi należące do różnych właścicieli znajdowały się po obu jej stronach. Jedne były odgrodzone od pozostałych, inne nie. Teren z lotu ptaka musiał przypominać osobliwą szachownicę, ponieważ część działek była jako taka uporządkowana, a część wyglądała jak dżungla w Kambodży. Niestety, nawet te poletka z grządkami i w miarę poskromioną roślinnością prezentowały się raczej ubogo. Pomyślałem, że urzędują tu dwa rodzaje działkowiczów. Ludzie starzy, którzy przed laty kupili ziemię, marząc o własnych pomidorach i marchewkach, ale zbyt schorowani, żeby skutecznie tym zarządzać, oraz ludzie mniej lub bardziej młodzi, którzy odziedziczyli skrawek gleby po zmarłych rodzicach. Tym drugim nie brakowało sił, żeby zadbać o działkę. Oni mieli zwyczajnie wyjebane. Musiałem iść głębiej. Teren okazał się bardziej rozległy niż pierwotnie sądziłem. Nie cierpię się spóźniać, więc napisałem sprzedawcy SMS-a, że wciąż szukam właściwej działki, ale jestem już blisko. Niemalże od razu dostałem odpowiedź. Uspokoił mnie, że dzisiaj tak się nigdzie nie wybiera, więc nie muszę się spieszyć. Jedno źródło dyskomfortu z głowy. Niestety, było ich więcej. Im głębiej się zapuszczałem, tym robiło się mniej przyjemnie. Tak, jak sądziłem, wszędzie pełzało robactwo. Ślimaki bez skorupek, nie wiedzieć czemu, zawsze kojarzyły mi się z latem. Oto miałem ich plagę pod nogami już w kwietniu. Oprócz tego ciągle coś bzyczało i latało mi koło ucha. Meszki, muchy i pszczoły. Nienawidzę pszczół, mam uczulenie. Na szczęście nie było komarów. Może poczyniono jakieś opryski, albo po prostu jeszcze się nie wykluły. Póki co nie widziałem też żywej duszy, co uznałem za osobliwe. Ostatecznie, jeśli się spryskać odpowiednim aerozolem, można by tu miło spędzać czas. Sprzedawca zaznaczył, że jego działka znajduje się po lewej stronie,
przy charakterystycznie wyglądającej jabłoni. Najpierw zastanawiałem się, czy rozpoznam tą właściwą, ale kiedy ją zobaczyłem, nie miałem wątpliwości. Korona drzewa uginała się w ten sposób, że utworzył się tunel prowadzący na teren działki. Niemałym ułatwieniem było też to, że nie dostrzegłem żadnej innej jabłoni, nawet normalnie wyglądającej. Kiedy tylko przeszedłem pod jabłonią, zrobiło się naprawdę dziwnie. Ta działka różniła się od pozostałych okalającym ją drzewostanem. Od razu dostrzegłem drewnianą chatkę. Pomyślałem, że tak będzie wyglądał działkowy domek moich znajomych, jeśli przestaną o niego dbać i porzucą na 10, może nawet więcej lat. Przynajmniej szyby były całe. Niestety tak brudne, że aby wpuścić światło do środka, właściciel musiałby je chyba powybijać. Do domostwa prowadziła ścieżka, a raczej wdeptany fragment trawy. Wszędzie obok rosły chwasty. Po chwili zauważyłem też budę dla psa i serce zabiło mi szybciej. Jeżeli mieszkało tam zwierzę, musiało być na łańcuchu. Żaden normalny człowiek nie trzymałby wielkiego psa na nieogrodzonym terenie. Pies musiał być wielki, bo i buda była wielka. Póki co jednak ziała z niej czerń. Stałem przez chwilę, zanim doszedłem do wniosku, że niczego tam nie ma. Gdyby jakiś wilczur tu mieszkał, już czekałby na przybysza. Ruszyłem do przodu, choć buda nie przestawała mnie niepokoić. Zrobiłem jeszcze kilka kroków w kierunku domostwa i poczułem smród stojącej wody. Gdzieś w tych chaszczach obok znajdowało się bajorko. Teraz to dostrzegłem. W okolicy aż czerniło się od komarów. A jednak. Stanąłem przed drzwiami i zapukałem. Odpowiedziała mi cisza. Nic dziwnego, zbutwiałe drewno nie wydaje zbyt donośnego dźwięku, jeśli się w nie uderza knykciami. Wyciągnąłem telefon. Spodziewałem się, że nie będzie zasięgu, albo zupełnie padnie mi bateria. Na szczęście nic takiego się nie wydarzyło. Czyli nie jestem w horrorze. Powiedziałem do siebie z jakąś smutną ironią w głosie. Zadzwoniłem do faceta, od którego miałem odebrać TV. Stresowałem się. Po pierwsze, ponieważ do tej pory rozmawiałem z nim przez portal ogłoszeniowy. Po drugie, bo chata napawała mnie od razu. Przy piątym sygnale chciałem się rozłączyć, ale odebrał. Po głosie poznałem, że jest zmęczony albo chory. Potwierdził, że dobrze trafiłem i zachęcił, żebym śmiało wchodził do środka. Pomyślałem, że mógł przynajmniej wyjść mi naprzeciw i otworzyć drzwi. Pchnąłem je. Nie zaskoczyło mnie, że skrzypiały. Coś mnie tchnęło i wysłałem jeszcze żonie SMS-a z informacją, gdzie jestem. Potem wszedłem. W środku panował półmrok i straszliwy zaduch. Od razu się wykrzywiłem. Powietrze dosłownie stało. Miałem wrażenie, że jestem XIX-wiecznym archeologiem i właśnie włamałem się do komory grobowej w jakiejś piramidzie. Miałem tylko nadzieję, że nie spadnie na mnie klątwa faraona. Kiedy mój wzrok przyzwyczaił się do ciemności, ujrzałem ruch. Coś zginało się w pół i było obrócone do mnie plecami. Po chwili postać wyprostowała się i skierowała w moją stronę. Odetchnąłem z ulgą. Facet był w moim wieku i przypominał Menela, ale zdecydowanie nie wyglądał na mumię. Sorry za ten burdel, powiedział takim tonem, jakby wcale nie było mu przykro. Powiedziałem, że nie szkodzi i czekałem. Facet wrócił do zajęcia, które przerwałem moim pojawieniem się. Grzebał coś w kącie, aż wydobył wielkie pudło. Karton wyglądał jak nowy. Ucieszyłem się, że pomimo iż to sprzęt z drugiej ręki, dostanę go w oryginalnym opakowaniu. Możesz pan sprawdzić telewizor, wskazał na pilota leżącego na kanapie. Wszystko dookoła znajdowało się w opłakanym stanie. Miałem wrażenie, że nie tylko sprzedawca, ale i jego dom łącznie ze wszystkimi przedmiotami to żula. Ale telewizor wyglądał ślicznie. Stał pod ścianą na komodzie naprzeciwko kanapy. Ekran lśnił czernią, a obudowa sprawiała wrażenie, jakby dopiero wyjechała z fabryki. Facet o niego dbał, albo dokładnie wypucował, zanim zdecydował się go sprzedać. Nawet lepiej niż na zdjęciach, powiedziałem do siebie. Włączyłem odbiornik. Zbutwiałe wnętrze chaty zalało szare światło. Do tego dołączyło charakterystyczne trzeszczenie. Przełączałem, aż natrafiłem na kanał telewizji publicznej. Z ust prezentera wychodziło propagandowe gówno. Uśmiechnąłem się na myśl, że jeszcze tylko odchodów brakuje w tym bałaganie. Tak jak pisałem w ogłoszeniu, telewizor jest sprawny. Ma tylko tę jedną wadę, że się czasem sam włącza. Wiesz pan, czasowy zwalacz się skopał. Wzruszył chudymi ramionami. Wyglądało to groteskowo,
tym bardziej, że mężczyzna miał na sobie obcisły szary podkoszulek. Nie sądziłem, żeby to się nazywało czasowy zwalacz, ale wiedziałem, o co mu chodzi. W zasadzie powtórzył to, co już przeczytałem z jego ogłoszenia. Wyjął telefon i zaczął coś sprawdzać. Wykorzystałem tę chwilę, żeby bezwstydnie rozejrzeć się po izbie. Stare zasłony, brązowy czajnik obok butli gazowej, na stole obrus w kolorze koszulki właściciela domu i oczywiście butelki po wódce. Dużo butelek po wódce. Facet miał taki osobliwy głos, nie dlatego, że był zmęczony lub chory. On walił w wódę każdego dnia. Widocznie sprzedawał telewizor, żeby kupić więcej alkoholu. Wkrótce spakowaliśmy urządzenie i kable do pudła ze styropianową wyściółką. Zapłaciłem mu resztę pieniędzy i wyszedłem na zewnątrz. Jak miły był teraz dla mnie zapach stęchłej wody i towarzystwo insektów. Czułem się, jakbym wyszedł z trumny. Kiedy obładowany moim łupem opuszczałem posesję, mężczyzna wyszedł z chałupy i przykucnął. Kątem oka obserwowałem, jak z budy wybiega ogromne, brązowo-czarne bydle i rzuca się na niego. Dobry piesek, dobry, no już, niedługo dostaniesz. Bestia lizała go po twarzy i merdała ogonem. Nie było żadnego łańcucha. Darowałem sobie do widzenia. Do domu wróciłem Boltem. Telewizor ustawiłem w przedpokoju, taszcząc go przez działki do mojej taksówki, a potem po schodach na pierwsze piętro potwornie się zmachałem. Było mi gorąco, a ubranie kleiło się do mojej skóry. Zgrzałem się tym bardziej, że miałem kurtkę. Początkowo przewiązałem ją w pasie, ale ciągle się zsuwała. Ostatecznie więc musiałem ją założyć normalnie. Teraz czym prędzej zamknąłem za sobą drzwi wejściowe i rozebrałem się do pasa. Po drodze do łazienki zdarłem buty, nie rozwiązując sznurówek. Zimna kranuwa uratowała mi życie. Najpierw się napiłem, a potem umyłem twarz i ochlapałem tors. Wyobraziłem sobie, jak woda paruje po zetknięciu z moim ciałem. Odetchnąłem z ulgą. Spojrzałem w swoje odbicie w lustrze. Nie byłem gruby, ale kondycję miałem fatalną. Efekt siedzącego trybu życia. Praca przy komputerze, odpoczynek przy telewizorze. Wziąłem jeszcze porządny prysznic i poszedłem do kuchni coś zjeść. W całym mieszkaniu były zasłonięte rolety, więc panował przyjemny półmrok. Bardzo różne od tamtego na działkach. Moje mieszkanko było czyste. Wszystkie sprzęty AGD i meble miały mniej niż rok. Oprócz dosyć ciasnej kuchni i łazienki połączonej z WC, miałem do dyspozycji duży pokój, sypialnię i mały pokoik. Z salonu wychodziło się na balkon, również nieduży, ale zdołałem zmieścić na nim stolik i krzesełko. Na stoliku położyłem telefon i wróciłem do kuchni po szklankę oranżady. Telewizor wciąż stał nierozpakowany w przedpokoju. Choć nie śpieszyło mi się z zabawą nowym nabytkiem, dobrze, że miałem go już u siebie. Zrelaksowałem się na balkonie. Moje okna wychodziły na ten sam cmentarz, który mijałem dzisiaj rano. Z pierwszego piętra widziałem jednak tylko zasłaniającego drzewa. Wtedy spostrzegłem, że mam jedną nieprzeczytaną wiadomość. Nie obchodzi mnie, gdzie jesteś. SMS od żony, napisany poprawną polszczyzną i z poszanowaniem zasad interpunkcji. Tylko ona pisała takie SMS-y. Westchnąłem. Mówiąc szczerze, ta kobieta nie była już moją żoną. Również Volvo, które tak lubiłem, przestało być moją własnością. Mieszkanie zostało u mnie, ale musiałem jej spłacić jego wartość. Na poczet spłat poszedł też poprzedni telewizor. Dostała wszystko, co chciała. Również dziecko. O nie próbowałem nawet powalczyć. Mówiłem, że przecież nosi moje nazwisko. Ona odparowała, że moje nazwisko jest nieistotne. Wypiłem oranżadę. Uruchomiłem muzykę w Spotify. Kazik zdążył zaśpiewać "Znowu dom pusty dziś nocą, cisza aż grzmi" i telefon się rozładował. Pomyślałem o rocznym synku i poszedłem do małego pokoju. Miało w nim stać łóżeczko, ale je również zabrała Kinga. O tym, że pomieszczenie miało pełnić rolę pokoiku dziecięcego, świadczyły tylko zabawkowe samoloty, gwiazdki, rakiety i pterodaktyle podczepione do żyrandola. Z dezaprobetą spojrzałem na porzucony w rogu rower. Ten bardzo chciałem oddać, ale żona nim wzgardziła. Powiedziała ze złośliwością, że skoro tak bardzo chciałem jeździć, to nie może mi tej przyjemności odebrać. W sumie miała rację.
Oprócz bicykla po podłodze walały się jeszcze nieużywane hantle, kijki do Nordic Walking, sprężyna do rozciągania, użyte jeden raz łyżwy, rakietki do squasha. Nic z tego mnie nie kręciło i pomimo dobrych chęci, raz zakupiony sprzęt sportowy zbierał tylko kurz. Obok hantli dostrzegłem też elektromasażer do rzeźbienia mięśni brzucha. Taki kupiony przez dal zakupy. Boże, nawet tego nie chciało mi się używać. Humor poprawiłem sobie pracując. Byłem naprawdę dobrym grafikiem. Oczekiwałem, że w najbliższych miesiącach moja wartość rynkowa znacznie wzrośnie. Realizowałem zlecenie dla czołowego wydawnictwa na okładki do zagranicznych bestsellerów. To była seria kryminałów, na podstawie których Netflix zamierzał zrobić serial. Jeśli serial będzie popularny, więcej ludzi kupi książki z moją grafiką. Podniecony zabrałem się do pracy. Miałem tyle pomysłów. Telewizor wyjąłem z pudła i ustawiłem dopiero po tygodniu. Tak byłem pochłonięty pracą. Jej efekty bardzo mnie zadowoliły. Co nie mniej istotne, wydawnictwo też było pod dużym wrażeniem. Wystawiłem im fakturę i nareszcie mogłem się wyluzować. Sprzęt sprawdzał się znakomicie. Jakość obrazu była idealna. Czego chcieć więcej od telewizora? Oglądałem na nim filmy, seriale, słuchałem muzyki, grałem na konsoli. Pierwszy incydent miał miejsce dopiero pod koniec wiosny. Wtedy nie przywiązywałem do niego żadnej wagi. Jak miało się później okazać, niesłusznie. Bardzo spodobało mi się określenie zasnąć snem sprawiedliwych. Nie pamiętam skąd je wziąłem, chyba z jakiejś książki. Taki sen był spokojny i niczym nie przerywany. Niestety tej nocy nie było mi dane go doświadczyć. Do późna grałem na konsoli, więc położyłem się spać bez kolacji. Naiwnie sądziłem, że przekąski zaspokoją mnie na tyle, żebym zasnął. Po godzinie wiercenia się w łóżku musiałem wstać i iść do kuchni. Nie paliłem światła w mieszkaniu, żeby się nie rozbudzać. Z chlebaka wyjąłem pieczywo i na wyczucie ukryłem sobie 3 grube kromki. Zjadłem je bez żadnych dodatków. Poczułem, że mój brzuch się napełnił, więc postanowiłem wrócić do łóżka. Sypialnia znajdowała się w głębi mieszkania. Trzeba było przejść przez duży pokój. Zatrzymałem się w nim na chwilę. Ciekawiło mnie, jak wygląda nocne niebo, ale zrezygnowałem z wychodzenia na balkon. Bałem się, że rześkie powietrze tylko mnie rozbudzi. Było bardzo ciemno. Widziałem jedynie czerwoną lampkę od telewizora i zieloną zaraz poniżej, od konsoli do gier. Przypomniała mi się gra, z którą spędziłem ostatnie 4 godziny. Żywe obrazy powróciły i na nowo rozpaliły moją ciekawość. Niedobrze. Skupiłem się więc na utrzymaniu stanu rozespania. Tak bardzo się starałem, że przyniosło to odwrotny efekt. Zachciało mi się pić, ale to zignorowałem. Oszukiwałem sam siebie myśląc, że trzeba jak najszybciej wracać do łóżka. Kołdra była nieprzyjemnie nagrzana. Spostrzegłem to dopiero, kiedy ułożyłem się wygodnie. Przerzuciłem ją na drugą stronę i odetchnąłem z ulgą. Ale wtedy zaczęło mnie uwierać prześcieradło. Pewnie się zawinęło, kiedy przekręcałem kołdrę. Musiałem wstać i je poprawić. Wszystko po ciemku. Kiedy zaległem ponownie, uśmiechnąłem się. Jak miło spać, kiedy nie ma hałasów. Powiedziałem do siebie w nadziei, że pozytywne nastawienie pomoże mi zasnąć. Leżałem tak sam nie wiem ile minut i próbowałem sobie wmówić, że nie chce mi się pić. Ale chleb, który wcześniej zjadłem, był suchy. Musiałem popić. Wstałem i ponownie udałem się do kuchni. Po wypiciu 2 szklanek wody przezornie poszedłem do WC. Niestety nie chciało mi się sikać, więc wróciłem do łóżka. Oczywiście pęcherz zaczął się dopominać dopiero, kiedy przysypiałem. Znowu czekałem w nadziei, że zasnę. Ale gdzie tam? Musiałem kolejny raz wstawać. Tym razem zawinąłem z kuchni resztkę likieru jajecznego. Wiedziałem, że alkohol to nie jest najlepszy pomysł. Tym bardziej, że wypadało potem znowu wstać i umyć zęby. Jednak było mi już wszystko jedno. Siadłem z butelką na brzegu łóżka i wziąłem kilka łyków. Pogodziłem się z tym, że noc będzie nieprzespana. O dziwo zaznałem trochę odpoczynku. Raz zasypiałem, to znowu się budziłem i tak na przemian. Coś mi się śniło, ale nie pamiętam co.
Nawet ten stan pomiędzy snem a jawą wydawał mi się lepszy od tortur, jakie przeżywałem poprzednio. Przynajmniej nic mnie nie uwierało i nie miałem potrzeby wychodzić z łóżka. Wkrótce przysnąłem na dłużej. Obudziła mnie zmiana. Była dosyć subtelna i początkowo nie wiedziałem, co się stało. Nie przybyło nowych odgłosów. Moje ciało także nie przypominało o swoich potrzebach uciskiem w pęcherzu czy czymś takim. Za to zrobiło się jakby jaśniej. Na pewno nie na zewnątrz, ponieważ przez zamontowane w sypialni rolety nie wpadały żadne promienie. Światło dochodziło z dużego pokoju. Nie czułem zmęczenia ani senności. Postanowiłem więc wstać. Skoro już się zbudziłem, odleję się na zapas i umyję zęby, pomyślałem. W salonie moją uwagę zwrócił telewizor. Wyświetlał scenę z jakiegoś horroru. Na ciemnej podłodze rozciągały się czyjeś zwłoki. Było sporo krwi, ale nie tyle, ile ogląda się w niektórych tego typu produkcjach. Sprawiała wrażenie bardzo kleistej. Nie wiedziałem, skąd przyszło mi to do głowy. Na ekranie nie działo się nic innego. Musiało to trwać dosyć długo, ponieważ zanim znalazłem pilota i wyłączyłem telewizor, minęło kilkadziesiąt sekund. Potem załatwiłem potrzebę, umyłem zęby i wróciłem do łóżka. Nie zdziwiło mnie to wcale. Telewizory lubią się samoczynnie włączać od czasu do czasu. No i sprzedawca mnie o tym uprzedzał. Incydent na razie się nie powtórzył. W ogóle szybko zapomniałem o całej sprawie, bo i nie było o czym pamiętać. Tym bardziej, że miałem inne problemy na głowie. Wiosna przeminęła i nadeszło lato. Prezentowało dwa oblicza. Piekielny skwar albo burzę. Kiedy panował upał, każda najprostsza czynność była nie do zniesienia. Życie zdawało się zastygać w nagrzanym powietrzu i z utęsknieniem czekać na wiatr i deszcz. Kiedy nadchodziła burza, wszystkie barwy nabierały niesamowitej głębi. Wysuszona trawa pęczniała ciemną zielenią, a zasłaniające cmentarz drzewa zyskiwały na objętości. Nawet kolory wewnątrz mieszkania stawały się wyraźniejsze. Niebo robiło się czarne, a co pewien czas jaśniało od błyskawic. Potrafiło tak padać i grzmieć przez kilka dni, aż do znudzenia. A potem upał powracał i przyroda oraz zamknięci w królestwie betonu ludzie wspominali, jak było dobrze, kiedy pada deszcz. Być może gdzieś nad jeziorem albo w górach bardziej doceniłbym słońce, ale ja spędzałem lato w nieklimatyzowanym mieszkaniu. Żyjąc na obrzeżach miasta, miałem i tak lepiej niż ci biedacy z centrum. Wyobraziłem sobie, jakie tortury muszą przeżywać ludzie starzy albo ci leżący w szpitalach. Tamtego dnia czułem, że się gotuję. Nie chodziło tylko o pogodę. Wiele rzeczy w moim życiu szło w złym kierunku, a ja nie miałem siły, żeby cokolwiek zmienić. To było jak powolne podkręcanie temperatury do momentu, aż stracę przytomność z przegrzania. Żadnego bólu czy wrzenia. Po prostu metodyczne wysysanie sił. Wiedziałem, że to minie. Przecież każdy człowiek przeżywa wzloty i upadki. Ale póki co siedziałem w niepościelonym łóżku i robiłem sobie kolejnego drinka. Gin ze Sprite'em. Nie było to może wyszukane połączenie, ale dawało się wypić. Nigdy nie lubiłem smaku czystego alkoholu. Whisky przykładowo mieszałem z kolą, a wódkę z sokiem jabłkowym. Na podłodze w sypialni walały się kartony po pizzy. Tylko jeden był pusty. W dwóch pozostałych znajdowała się pizza. Poprzedniego dnia skusiłem się na promocję kup 3 w cenie 2. Wiedziałem, że sam zjem maksymalnie jedną, ale oferta była zbyt dobra. Sięgnąłem po jeden kawałek, nie przejmując się tym, że wybrudzę prześcieradło. Jedna tłusta plama więcej nie zrobi różnicy. Popatrzyłem na pokryty serem, salami i cebulą trójkącik. Nigdy nie przepadałem za zimną pizzą, ale nie chciało mi się wstawać do mikrofalówki. Na pewno nie zanim zjem cokolwiek, pomyślałem. Posiliwszy się, wyszedłem z sypialni. W salonie było trochę jaśniej, ponieważ wczoraj zapomniałem zaciągnąć rolet na jednym oknie. Drzwiczki do balkonu pozostawiłem uchylone, żeby zimne, nocne powietrze wpadało do środka. Nic takiego się nie stało. Widocznie to była jedna z tak zwanych tropikalnych nocy. Przeszedłem nad rozrzuconymi po dywanie opakowaniami na gry wideo i udałem się do kuchni. W zlewie leżała sterta naczyń.
Czy jedna osoba może tyle brudzić? Zapomniałem, co właściwie chciałem z kuchni, więc wyszedłem. W przedpokoju stało pudło po telewizorze. Postawiłem je już jakiś czas temu przy samych drzwiach, żeby wynieść je przy okazji. Niestety rzadko ostatnio wychodziłem, a jeśli już, to i tak tylko przechodziłem obok pudła. Poszedłem do łazienki i zacząłem szorować kibel. Z nudów. Nie chciało mi się już leżeć. Gry tymczasowo mi się przejadły, a pracować nie musiałem. Znajdowałem się pomiędzy jednym zleceniem a drugim. Wiedziałem, że powinienem coś robić, cokolwiek. Jeszcze będąc pochłonięty wirem pracy, tęskniłem za otwartymi przestrzeniami. Obiecywałem sobie, że po zakończeniu prac wezmę rower i pojeżdżę po okolicy. Nawet podjąłem próbę. Zakończyła się, kiedy ujrzałem sflaczałe opony. Nie znalazłem pompki i się poddałem. Czy w ogóle miałem pompkę do roweru? Brakowało mi też kobiet. To nie było tak, że tęskniłem za żoną. Bardzo szybko się od niej odzwyczaiłem, co świadczyło o tym, że chyba jej nie kochałem. Z synkiem widywałem się rzadziej niż było to możliwe i wcale nie czułem się z tym źle. Czy byłem złym ojcem? Raczej nie. Byle jakim? Zdecydowanie tak. Założyłem konto na aplikacji randkowej, ale nie chciało mi się dodać zdjęcia ani tworzyć opisu. Obiecałem sobie, że to zrobię, kiedy zrzucę trochę tłuszczu, bo i zacząłem przybierać na wadze. Nadal nie byłem gruby, ale miałem wyraźny brzuszek, a moja twarz robiła się coraz bardziej okrągła. Szorowanie kibla przerwałem w połowie. Odechciało mi się. Położyłem się na ziemi i zasnąłem. Obudził mnie krzyk. Dźwignąłem się z chłodnych kafelków i ruszyłem w stronę salonu. Na ekranie telewizora dostrzegłem kobiecą twarz. Grymas przerażenia tak zniekształcił jej rysy, że początkowo jej nie poznałem. Jakaś ubrana w czarną rękawicę łapa chwyciła ją za włosy. Kobieta się szarpała, na co napastnik zareagował własnym szarpnięciem. Zrobił to z taką brutalnością, że wyrwał jej całą garść kędziorów. Przez moment zobaczyłem łysy, zaczerwieniony placek skóry i bezwiednie chwyciłem się za głowę. Potem widziałem szarpaninę. Następnie ciosy pięścią. Kiedy ofiara przestała się bronić, wyposażona w jakiś pręt ręka wycelowała jej w oko. Miałem nadzieję, że reżyser pozostawi resztę wyobraźni widzów, ale się pomyliłem. Odwróciłem na chwilę wzrok. Słyszałem gniewne odgłosy, a kiedy przycichło, spojrzałem ponownie. Ofiara leżała z prętem wbitym w oko i poderżniętym gardłem. Pomimo krwi dobrze widziałem dwie rany na szyi. Tak, jakby jedno głębokie cięcie nie wystarczyło. Krwawiły też usta i czoło. Poza tym oblicze kobiety trwało w bezruchu. Wtedy przypomniałem sobie, że już ją kiedyś widziałem. Kamera zastygła nad zwłokami i już nic się nie działo. Wyłączyłem. Wyszedłem na balkon, żeby ochłonąć. Skwar zaatakował mnie bez ostrzeżenia, choć przecież powinienem się tego spodziewać. Mimo wszystko wolałem chwilę postać w słońcu. Zawsze lubiłem wyjątkowo brutalne gry wideo. Nie stroniłem też od ociekających przemocą filmów. A jednak tamta scena mną wstrząsnęła. Wyrywanie włosów było tak realistyczne, że kiedy je wspominałem, czułem nieprzyjemne łaskotanie na własnej głowie. Cała szarpanina wyglądała zupełnie inaczej niż podobne sceny w filmach. Było w niej wiele chaosu, autentycznego, a nie wywołanego trzęsącą się kamerą. Ta z kolei robiła zbliżenie na ofiarę. Trochę, jakby była umocowana na czole napastnika. Potem to bicie pięścią. Część ciosów na oślep, a część mierzona z lodowatą konsekwencją w czułe punkty. Choć uderzenia zdawały się słabsze od tych, do których przyzwyczaiły mnie filmy akcji, to miałem wrażenie, że naprawdę sprawiają ból. A potem zardzewiały, naostrzony pręt celujący w oko. Zastanowiłem się chwilę, już na spokojnie. Cała scena była tak przerażająca, ponieważ użyto innych środków wyrazu niż w amerykańskich filmach. Nieoczywiste naświetlenie, brak muzyki, rezygnacja z głośnych dźwięków. Nic dziwnego, że się przejąłem. Mówi się, że najbardziej boimy się tego, co nieznane.
Zupełnie różny styl niż ten, do którego przyzwyczaił nas Hollywood. Majstersztyk kina grozy. To musiał być jakiś niezależny producent. Szkoda, że nie zaczekałem do napisów. Dziewczyna, która grała ofiarę mordercy, to tamta z autobusu. Czyli była aktorką. Pewnie nie na cały etat. Może uczęszczała do jakiegoś akademickiego koła teatralnego i tam wyłowił ją producent filmu. Również dobór aktorki zrobił swoje. Gdyby wzięli jakąś klasyczną piękność, człowiek miałby to podświadome poczucie, że to nie dzieje się naprawdę. W przeciągu ostatnich 2 tygodni telewizor włączył się samoistnie kilka razy. Jakimś dziwnym zrządzeniem losu zawsze trafiałem na końcówkę filmu grozy. To musiał być serial. Każdy odcinek to inna, kończąca się w ten sam smutny sposób historia. Stałym motywem był sposób wykańczania ofiar. Nieodłącznie sadyzm, okaleczanie twarzy różnymi przedmiotami, także codziennego użytku, a na koniec ciosy śmiertelne. Zawsze więcej, niż było trzeba. Przeszło mi przez myśl, żeby odszukać pełne odcinki, ale podrzuciłem ten plan. Nadeszło kolejne duże zlecenie i powróciłem do świata pracy. Tworzyłem grafiki cały dzień, a nawet budziłem się w nocy i siadałem do komputera. Telewizor odłączyłem od prądu, żeby mi nie przeszkadzał. Gry leżały pochowane do pudełek, mieszkanie zostało odkurzone, kibel umyty, a śmieci wyrzucone. Wyniosłem też kartonowe pudło po TV. Znów zacząłem żyć. Pioruny przecinały niebo, a o parapet uderzały ciężkie krople. Popijałem kawę, obrabiając rysunki w programie graficznym. Naszła mnie myśl, że naprawdę żyję tylko kiedy pracuję, albo kiedy się boję. To dlatego zawsze ceniłem dobry horror. Spojrzałem na moje rysunki. Obecne zlecenie dotyczyło gry wideo. Rysowałem diabły. Ich rogi i szpony zmieniały się w spirale mające zahipnotyzować kupującego. Takiego efektu zażyczyli sobie zleceniodawcy. Użyłem różnych odcieni tych samych kolorów, żeby nadać spiralom nieoczywistej głębi. Wiedziałem, że będą zadowoleni. Wtedy kątem oka dostrzegłem, że telewizor się włączył. Odwróciłem głowę i postanowiłem, że chwilę popatrzę. Scena, którą miałem przed oczami, właściwie mogła mnie zainspirować. Kamera szła przez jakieś chaszcze. Po stylu found footage wywnioskowałem, że to jeden z odcinków tamtego serialu. Tym razem włączyło się nieco wcześniej. Może morderca dopiero zmierzał do swojej ofiary. Pomyślałem sobie, że nigdy nie chciałem być takim psychopatą, bo zwyczajnie bałbym się skradania po nocy. Złoczyńca, którego twarzy tradycyjnie nie pokazali, przedzierał się wąską ścieżką między krzakami i jakimiś poletkami. Pomyślałem, że tak właśnie wyglądałyby tamte koszmarne ogródki działkowe, gdyby je odwiedzić w nocy. Deszcz i odgłosy burzy niestety psuły atmosferę. Chaszcze nocą w zupełności wystarczyłyby dla klimatu grozy. Reżyser tym razem pewnie przedobrzył. Wkrótce filmu nie dało się oglądać, bo rozszalała się taka ulewa, że z trudem przychodziło odróżnić elementy otoczenia od spadających hektolitrów wody. Sięgnąłem po pilota i wyłączyłem telewizor. Tym bardziej, że miałem już moją inspirację. Jednak zanim usiadłem z powrotem do pracy, otworzyłem balkon, ponieważ burza przewędrowała gdzieś dalej. Pracowało mi się wyśmienicie i skończyłem niemalże wszystko, co miałem zaplanowane na ten tydzień. Uwielbiałem takie wybuchy twórczej produktywności. Może i mojego zajęcia nie dało się porównać z profesją lekarza czy strażaka, ale niewątpliwie czułem się potrzebny. Z poczuciem dobrze wykonanej pracy zaległem w fotelu naprzeciwko telewizora. Wyciągnąłem ramiona na oparcia i wpatrywałem się w lśniący czernią ekran. Dlaczego się włączył, kiedy pracowałem? Wydawało mi się, że odciąłem go wcześniej od prądu. Wtyczka niewątpliwie tkwiła w gniazdku. Przyssała się do niego jak wąski, jadowity wąż. Owszem, byłem za stary na przykład na całonocne imprezy, ale na kłopoty z pamięcią chyba wciąż byłem za młody. Uśmiechnąłem się pod nosem i zasnąłem w fotelu. Rano wyszedłem po bułki i ziemia wciąż pachniała deszczem. Ten zapach kojarzył mi się z dzieciństwem. W osiedlowym sklepie nie było kolejki. Zrobiłem zakupy i wracałem do domu.
Wtedy ze słupa popatrzyła na mnie znajoma twarz. Okrągłe bruzdy na policzkach, czarne, kręcone włosy i rozpaczliwy apel rodziców pod zdjęciem. A więc nazywała się Klara i wyglądała na to, że zaginęła. Pomyślałem, że to typ buntowniczki, który ucieka z domu. Może chciała się wyprowadzić, a zaborcza matka trzymała ją pod kloszem. Prawda jest taka, że już wtedy coś podejrzewałem. Albo raczej nie ja, a ta część mojej świadomości, która przez większą część doby pozostawała gdzieś z tyłu, uśpiona. Potem wypadki potoczyły się bardzo szybko. Panował niemiłosierny upał, a ja siedziałem na ławce w cieniu. Przed sobą miałem mój blok mieszkalny, a za plecami drzewa przesłaniające cmentarz. Popijałem z puszki piwo bezalkoholowe. Po okolicy kręciło się mniej ludzi niż zazwyczaj. Nie jeździły samochody. W tym akurat nie było nic dziwnego, ponieważ jedyna osiedlowa droga służyła tylko mieszkańcom i ewentualnie zaopatrzeniu sklepu. Było południe, więc wszyscy, którzy mieli wyjechać do pracy, już to zrobili. Panowała cisza. Przypominała mi się wiosna. Wtedy ptaki świergotały, czasem latały jakieś bąki albo inne szerszenie. Dzieci krzyczały na placu zabaw. A teraz nic. Gorąc nie pozwalał ludziom wychodzić z domu, a zwierzęta widocznie leżały gdzieś w ciemnym miejscu i próbowały przeczekać. Powietrze stało. Nie poruszały się nawet najmniejsze listki. Z jednej strony człowiek wyczekiwał kolejnej ulewy, a z drugiej przecież należało się delektować. W końcu przyjdzie jesień, a potem brzydka zima bez śniegu i każdy będzie tęsknił do upałów. Osiedlową ulicą powoli sunął radiowóz. Nadawał przez głośniki jakiś komunikat. Nie słyszałem słów, ale ton wypowiedzi był spokojny, informacyjny. Raczej nic pilnego. Przesiadłem się metr w lewo, ponieważ słońce zaczęło zaglądać na moją ławkę. Samochód policyjny zniknął między blokami, a następnie wyłonił się z drugiej strony osiedla i wjechał na chodnik w moją stronę. Zanim ścieżka zrobiła się na tyle wąska, że przestałby się na niej mieścić, zatrzymał się. Wysiadło z niego dwóch funkcjonariuszy, kobieta i mężczyzna. Skierowali się w moją stronę. Spojrzałem w lewo i w prawo, za siebie, ale byłem jedynym homo sapiens w okolicy. Musiało ich przyciągnąć moje piwo, ale mandatu nie dostanę, ponieważ to 0%. Dzień dobry, aspirant Patryk Nowakowski. Dzień dobry, odpowiedziałem. Proszę dokument tożsamości. Mówił grzecznym tonem, ale zdecydowanym. Wyjąłem dowód osobisty i mu wręczyłem. Jego koleżanka stała obok i patrzyła gdzieś nade mną. Może między drzewami prześwitywał cmentarz. Choć za nim nie przepadałem, zdawałem sobie sprawę, że nekropolia robi wrażenie swoją wielkością. Zdawała się ciągnąć aż po horyzont. Dziękuję. Oddał mi dokument. Czy nie słyszał pan komunikatu? A więc nie chodziło o piwo, pomyślałem. Pokręciłem przecząco głową. Policjant pouczył mnie, że w związku z ostatnimi wydarzeniami doradzają obywatelom pozostanie w domach i że prewencyjnie legitymują każdego dorosłego mężczyznę. Musiałem wyglądać na zdezorientowanego, bo jego partnerka zapytała z wyrzutem, czy nie oglądam wiadomości. Jedynie w myślach odpowiedziałem, że nie oglądam. Po tej krótkiej interwencji życzyli mi miłego dnia i zasugerowali powrót do domu. Pan policjant wrócił potem do auta i zajął miejsce pasażera, a pani policjantka z lekko podskakującym blond kucykiem wsiadła za kierownicę. Odjeżdżając, puścili przez głośniki komunikat. Było o pozostaniu w domach i upewnieniu się, że drzwi zostały zamknięte na klucz. Potem odjechali, a ja poczułem się naprawdę nieswojo. Mimo upału, po karku przebiegły mi zimne ciarki. Wróciłem do mieszkania i zamknąłem za sobą drzwi, również na łańcuch, którego nigdy wcześniej nie używałem. Następnie zabrałem się na nadrabianie zaległości. Przeżyłem szok. Serwisy informacyjne wszystkie trąbiły o serii brutalnych morderstw i zaginięć w moim mieście. Przez 3 godziny oglądałem wiadomości, czytałem doniesienia w internecie, słuchałem wywiadów z przedstawicielami władz lokalnych i, o zgrozo, rządowych. Oglądałem panele dyskusyjne z ekspertami, specjalistą medycyny sądowej, psychologiem od portretowania, jakimś byłym komandosem antyterrorystą. A matka zawsze mówiła, że trzeba być na bieżąco, wiedzieć, co się dzieje. Miała rację. Kiedy przerwałem katowanie się tylko złymi wieściami, zaległem w fotelu.
Położyłem dłoń na głowie i zamknąłem oczy. Czułem, jakby ktoś napompował mi do czaszki powietrze. Z informacji wynikało, że to prawie na pewno seryjny morderca psychopata. Wybierał ofiary wedle tylko sobie znanego klucza i zabijał je w niezwykle brutalny sposób. Nie zostawiał po sobie odcisków palców ani nasienia. Policja nie znalazła też włosów. Za to w ciele każdej kolejnej ofiary tkwiło jakieś narzędzie zbrodni. Jeden trup miał drut kolczasty owinięty wokół głowy. Inny kilka gwoździ wbitych w czoło. Jeszcze inny pręt w oku. Pewien człowiek został zamordowany razem ze swoim psem obronnym. Tych informacji nie podano do publicznej wiadomości. Wyczytałem je z komentarzy w internecie. Nie wiedziałem, czy dawać im wiarę. Najpierw mną wstrząsnęły, ale potem pomyślałem, że ktoś naoglądał się tego wyświetlanego ostatnio horroru, a potem pisał bzdury. Nie mogłem tego dnia pracować ani jeść. Poszedłem spać. W mieszkaniu panował straszliwy zaduch, bo przed pójściem do łóżka pozamykałem wszystkie okna. Zerwałem się na równe nogi. Byłem zlany potem i miałem wrażenie, że się duszę. Natychmiast zapaliłem światło w pokoju. Nikogo nie było, oczywiście. Zgasiłem je. Był środek upalnej nocy, a ja położyłem się spać bez żadnego przewiewu. Wyszedłem do salonu i uchyliłem balkon. Potem okno w kuchni, żeby zrobić jakiś przeciąg. Napiłem się wody z kranu, a następnie wróciłem do salonu. Nieco się uspokoiłem. Wyjrzałem przez balkon. Widoczna część osiedla była pogrążona we śnie. Zapaliłem lampkę przy telewizorze i z pilotem w ręku usiadłem w fotelu. Czy tamte horrory to były autentyczne zapisy zbrodni? Jakiś szaleniec mi je wysyłał? Tylko jak? Może coś w ustawieniach? Kiedy odbiornik sam się włączał, brakowało w rogu loga telewizji. A przynajmniej teraz tak sobie to przypomniałem. Siedziałem tak i grzebałem w opcjach. Potem wyłączyłem ekran i czekałem przy jego czarnej powierzchni, aż sam się uruchomi. Z jednej strony bałem się, że tak się stanie i będę musiał oglądać prawdziwą zbrodnię, a z drugiej chciałem nabrać pewności. W jedną albo w drugą stronę. Telewizor pozostał czarny, kiedy zasypiałem. Był taki, kiedy obudziłem się rano. Łącznie donoszono o 7 morderstwach i kilku zaginięciach. Odkąd miałem ten telewizor, horror włączał się więcej niż 6 razy, a na pewno mniej niż 10. Chyba, że robił to też kiedy nie było mnie w domu, ale mało prawdopodobne. Rzadko wychodziłem. Do tego należało doliczyć niewiadomą liczbę samoistnych uruchomień za poprzedniego właściciela albo właścicieli, bo nie wiadomo, ilu ich było. Tym sposobem otrzymywaliśmy przerażającą liczbę. Morderca był bardzo pracowity. Tego dnia ja nabrałem nieco większej pewności, że telewizor rzeczywiście jest powiązany z zabójstwami. W serwisach informacyjnych podano bowiem, że odnaleziono Klarę, a raczej jej zwłoki, i że prawdopodobnie należy ją doliczyć na konto nieuchwytnego psychopaty. Zadzwoniłem na policję. Powiedziałem o telewizorze. Przyjechali. Nie patrzyli na mnie jak na wariata. Może sami zaczęli uważać, że w tej sprawie jest coś wykraczającego poza podręczniki. Przecież psychol atakował często i zostawiał po sobie narzędzia. Wytropienie go nie mogło być przecież takie trudne. Podpisaliśmy jakiś protokół i złożyłem zeznania. Telewizor zabrali. Odetchnąłem z ulgą, choć pewnie nieco na wyrost. Dzwonili z komisariatu. W telewizorze nie znaleźli niczego. Chcieli mi go zwrócić, ale podziękowałem. Kiedy nalegali, że to moja własność i muszę ją odstawić, powiedziałem, że nie ma takiej opcji. Nigdy w życiu nie byłem tak asertywny. O wydarzeniach tamtego lata prawie już zapomniałem, ponieważ życie potoczyło się dalej. Byłem coraz grubszy, niestety, ale zarabiałem sporo i spotykałem się z pewną kobietą. Co prawda reprezentowała niższą ligę niż moja ex, ale pasowaliśmy do siebie. Wyszło na to, że człowiek może odnaleźć szczęście nawet, kiedy nie jest już taki młody.
Oczywiście był to zbyt wczesny etap znajomości, żeby o czymkolwiek przesądzać, ale ona zdecydowanie coś do mnie czuła. Zima była mroźna i wbrew temu, co kiedyś przewidywałem, często padał śnieg. Niestety, a może stety, dość szybko topniał. Akurat zaparkowałem wypożyczonym autem pod marketem i wszedłem zrobić zakupy. Wiatr zmiatał śnieżynki i chłostał moją odsłoniętą głowę. Jedyne, co mogłem zrobić, to postawić kołnierz kurtki. Ta przynajmniej była bardzo ciepła. Ze sklepu wróciłem do auta i pojechałem na hotelowy parking. Pierwotnie zakładałem, że wykorzystam wolny wieczór i pozwiedzam trochę miasto. Byłem w Warszawie pierwszy raz od czasów wycieczki szkolnej. Jednak pogoda sprawiła, że zapragnąłem jak najszybciej zameldować się i ogrzać. Parkingowy otworzył szlaban i wręczył mi jakiś bilecik. Zapewne będę musiał coś opłacić. A może klienci hotelu mają parking za darmo? Wjechałem między autokar a osobową Skodę. Wziąłem walizkę i torbę z zakupami i ruszyłem przez smagany wiatrem plac w stronę hotelu. Okolica przypominała niektóre dzielnice mojego rodzinnego miasta. W tej części Warszawy brakowało drapaczy chmur czy tramwajów. Mój hotel, 10-piętrowy budynek, był najwyższy w zasięgu wzroku. Załatwiłem sprawy w recepcji i ruszyłem do windy. Wcisnąłem cyfrę 7 na konsoli. Szarpnięcie poinformowało mnie, że kabina ruszyła. Na drugim piętrze winda zatrzymała się i weszła do niej potężna, choć nieforemna postać. W ogóle nie zwróciłem uwagi na twarz, bo od razu popatrzyłem na to, co postać trzymała w ręce. Zawsze tak miałem. Jeśli osoba coś trzymała, odruchowo kierowałem tam wzrok. Przedmiotem mojego zainteresowania okazała się skórzana torba na narzędzia. Taka starego typu. Tak bardzo nie pasowała mi do tego hotelu i do Warszawy w ogóle, że poczułem się niezwojo. Zaraz jednak przestałem się gapić. Nie dlatego, że to niegrzeczne. Po prostu nie chciałem prowokować rozmowy. W okolicach piątego piętra nie mogłem się powstrzymać i ukradkiem zerknąłem na osobnika. Postać musiała trzymać kamerę na ramieniu, bo nie widziałem jej twarzy. Sprzęt też był wiekowy, albo profesjonalny, skoro taki duży. Z mojej perspektywy wyglądało to wręcz jakby mój współpasażer miał kamerę zamiast głowy. Charakterystyczny dzwonek oznajmił, że winda dojechała na 7. Wysiadłem, a postać podążyła za mną. Czyżby też miała pokój na moim piętrze? Nie oglądałem się, ale uważnie nasłuchiwałem. Czy kroki za moimi plecami nie stają się częstsze? Potem korytarz rozwidlał się. Ja poszedłem w lewo, a postać w prawo. Takie irracjonalne lęki towarzyszyły mi od tamtego lata. Niby nic się nie wydarzyło i sprawca został schwytany, ale zagadka telewizora pozostawała nierozwiązana. Poza tym krążyły plotki, że morderstwa ciągle są popełniane, ale policja nie łączy ich ze sprawą, żeby nie siać paniki. Niepokojące było też zachowanie domniemanego mordercy. Najpierw przyznał się do zarzucanych mu czynów i podobno znał pewne szczegóły zbrodni, ale potem wycofał zeznania i teraz utrzymuje, że jest niewinny. Przeszedłem korytarz i stanąłem przed pokojem 764. Użyłem karty i wszedłem do środka. W wąskim przedsionku znajdowały się wieszaki i wejścia do łazienki, a potem właściwy pokój. Zdjąłem kurtkę i buty. Uchyliłem drzwi do łazienki, żeby zobaczyć wnętrze. Ciasno, ale czysto i nowocześnie. Była kabina prysznicowa, kibelek, zlew, świeże ręczniki i te fikuśne mydełka i szamponiki hotelowe. Zamknąłem drzwi. We właściwym pomieszczeniu znajdowało się łóżko, ciężkie zasłony odgradzające mnie od warszawskiej panoramy, szafka z nocną lampką, biurko i krzesło, kompaktowa lodówka z trunkami i telewizor. Aż się wzdrygnąłem. Tak samo, jakby ktoś znienacka przestawił mi pająka przed oczy. Ale to nie mógł być tamten telewizor. Mało prawdopodobne, żeby przeszedł tak długą drogę. Bardziej dla komfortu psychicznego niż z powodu realnego zagrożenia wyciągnąłem wtyczkę z gniazdka. Czerwone światełko w rogu powoli zgasło. Jutro miała mnie czekać ważna rozmowa. Jeśli dobrze pójdzie, otrzymam kontrakt mojego życia. Ufałem własnym umiejętnościom. Poza tym moje portfolio mówiło samo za siebie. Podejrzewałem, że spotkanie miało być tylko formalnością. Niemniej chciałem się wyspać i dobrze wyglądać. Darowałem sobie odwiedziny w hotelowym barze. Zamiast tego zjadłem to, co kupiłem w markecie. Potem umyłem się i poszedłem grzecznie spać.
Śniło mi się, że wtyczka od telewizora zmienia się w węża i pełznie w moją stronę. Jednak jej ogon był zbyt krótki i nie sięgała moich stóp. Potem wije się po podłodze i wreszcie zatapia dwa bolcowate zęby w gniazdku elektrycznym. Obudził mnie ociekający krwią napis. Opuszki palców. Tytuł filmu w stylu horrorów klasy B. Nie wiedząc, czy nadal śnię, podparłem się na łokciach i patrzyłem w ekran. Napis powoli znikał. Pojawiały się dłonie. Serce zabiło mi szybciej dopiero, kiedy dłonie zaczęły ubierać się w ciemne rękawiczki. Następnie otworzyły torbę z narzędziami i zaczęły w niej grzebać. Wyjęły metalowe kajdanki, jakieś pasy zaciskowe, paralizator i nożyczki do papieru. Następnie wypróbowały nożyczki na powietrzu, zaraz przed kamerą. Na odgłos ocierających się o siebie ostrzy zemdliło mnie. Prawie na pewno już nie spałem. Spojrzałem na wtyczkę. Była w gniazdku. Naszła mnie myśl, żeby cisnąć lampką nocną w ekran, ale co by to dało? Czy rozbicie telewizora powstrzymałoby mordercę? Postanowiłem oglądać dalej, ale na wszelki wypadek sprawdziłem, czy zamknąłem drzwi wejściowe i ubrałem się. Kiedy wróciłem przed telewizor, złowroga postać przemierzała jakiś ciemny korytarz. To mógł być mój hotel. Zaraz jednak odrzuciłem tę myśl, ponieważ tutaj była światłoczujka, a postać poruszała się w mroku. Przeszła korytarz, potem stanęła przed drzwiami, których numeru nie było widać. Panie Kamilu, obsługa hotelowa, proszę otworzyć, musimy coś sprawdzić. Odruchowo poderwałem się, bo głos był miły i za nic nie pasował do osoby, która mogłaby kogoś skrzywdzić. Z drugiej strony monstrum w telewizorze też stało przed drzwiami i czekało na coś. W drzwiach brakowało wizjera. Cisza się przeciągała. Obsługa hotelowa nie odzywała się więcej, ale na pewno ktoś nadal tam stał. Nigdy w życiu nie bałem się tak, jak wtedy. Nigdy wcześniej nie miałem też takiej chęci życia. Przypomniał mi się rower, hantle i te wszystkie akcesoria, które kupiłem, a których nigdy nie używałem. Jak chętnie pojeździłbym teraz na rowerze. I to pomimo paskudnej pogody. Przypomniało mi się uczucie ciepła, jakiego doświadczałem, kiedy trzymałem syna na rękach. Dlaczego nie odwiedzałem go częściej? Przecież z Kingą można się było dogadać. No i Agnieszka, moja nowa dziewczyna. Chciałbym teraz do niej zadzwonić i powiedzieć, że ją kocham. Usłyszałem cichy odgłos. Coś jakby metal szurał o metal. Na ekranie czarne łapy majstrowały jakimiś kluczami lub wytrychami. Już nie miałem żadnych złudzeń. Chwyciłem nocną lampkę i cisnąłem nią w telewizor. Przewód, który łączył ją z gniazdkiem, zepsuł mi rzut i lampka rozbiła się o podłogę. Niewiele myśląc, rozchyliłem ciężkie kotary i otworzyłem okno. Po pierwsze, pode mną było 6 pięter, a potem beton, a po drugie, okno nie otwierało się na tyle, żeby przez nie wyjść. Widziałem setki świateł przebijających się przez zanieczyszczone powietrze Warszawy. Miasto żyło. Ja też chciałem żyć. Schować się za kotarą? Wystawałyby mi stopy. Żałosne. Pobiegłem do łazienki. Miałem plan. Kiedy mnie odkryje, nie będę walczyć. Może w ten sposób zasłużę na lżejszą śmierć? Wtedy jednocześnie wydarzyło się kilka rzeczy, których kolejności nie pamiętam. Nie mogę też z całą pewnością stwierdzić, że to, co zobaczyłem i czego doświadczyłem, rzeczywiście miało miejsce. A przynajmniej, czy niektóre detale nie zostały przeinaczone przez mój przerażony umysł. Rozdzwonił się mój telefon. Nie wiem, kto to był i nigdy nie miałem się tego dowiedzieć. Telefon został na łóżku, co było dowodem mojej głupoty, albo przynajmniej braku opanowania w sytuacji kryzysowej. Z drugiej strony posłużył jak przynęta. Napastnik otworzył drzwi i runął do pokoju. Oprócz telefonu przeciąg poruszył kotarą, co również mogło wpłynąć na decyzję agresora, żeby najpierw sprawdzić główne pomieszczenie. Widziałem powiewającą kotarę i tę postać, kiedy wybiegłem z łazienki i potem przez drzwi. Gonił mnie, ale ja już byłem na klatce schodowej. Nie sądziłem, że mogę tak szybko biegać. Na parterze wręcz wyrżnąłem przy kontuarze recepcji. Adrenalina opadła i przypomniała o sobie moja słaba kondycja fizyczna. Dyszałem ze zmęczenia. Morderca musiał odpuścić w obawie, że zostanie nakryty. Ja jednak nie czułem się bezpiecznie, nawet wśród ludzi. Dopóki byłem w jednym budynku z tym czymś, wiedziałem, że grozi mi coś okropnego. Ludzie z walizkami dziwnie się na mnie patrzyli.
Recepcjonistka z niepokojem w oczach zapytała, czy coś mi dolega. Powiedziałem jej o włamaniu i próbie zabójstwa, a ona wezwała policję. Podali mi barszcz z uszkami w plastikowej miseczce. To już drugie Boże Narodzenie, które spędzam jako uciekinier. Zostałem bezdomnym, a raczej bezdomnym wędrowcem. Nie wiem, ile jeszcze zdołam tak żyć. Ciekawi was pewnie, jak to się stało. Po tamtym wydarzeniu w hotelu pojechałem na komisariat. Zrelacjonowałem im wszystko. Skłamałem tylko w momencie, kiedy pytali o rysopis. Powiedziałem im, że nie pamiętam twarzy i uwierzyli. Ponoć często tak się dzieje, ale ja pamiętałem tę twarz, a raczej jej brak. Postać, która chciała mnie dorwać, miała zamiast głowy kamerę. Minęło sporo czasu i od tej pory morderca nie trafił na mój ślad. Byłem w różnych schroniskach i nigdy nie zostaję zbyt długo w jednym miejscu. Nieliczni znajomi nie wiedzą, co się ze mną stało. Przepadłem. Zaginąłem. Porwało mnie UFO. I niech tak zostanie. Koniec. Czytał Przemysław Jóźwicki. Grafiki dla kanału i odcinka stworzył Arkadiusz Haratym. Jakiekolwiek podobieństwa do osób realnych jest przypadkowe. Ten odcinek jest chroniony prawami autorskimi. Zasady odnośnie kopiowania znajdziecie w opisie odcinka. Kolejny odcinek już w następną pełnię księżyca, a tymczasem życzę wam spokojnych snów.